Siema, dzisiaj na blacie Samsung MP535. Jak widzicie, jak nigdy trafił do mnie nie z uszkodzoną klapą, nie z uszkodzeniem tej klapy mocowań zawiasów. Tutaj zajmiemy się klawiaturą. Komputer był podlany. Generalnie działa, ale nie działają wszystkie klawisze. Klawiaturę wymienimy samą. Nie będziemy wymieniać całego palmrestu. Znaczy można by, tak, bo on jest taki przeniszczony, ale no, komputer jest już w jakimś tam stanie zużycia. W domu są małe dzieci, komputer dostaje i tak bęcki niemiłosierne, bo w tym komputerze wymieniałem jakiś czas temu na kanale klapę. Tak więc no, postarałem się zaproponować dla klientki takie rozwiązanie, na którym no, zaoszczędzi trochę pieniędzy, tak. Dobra, odpalimy sobie jakiś dokument. Zobaczmy jeszcze raz tą klawiaturę. Test. Dobra, E już nie działa. Dobra, E nie działa, tak więc bierzemy się za demontaż. I tyle. Dobrze, że przyszła mi dzisiaj ta klawiatura. Jest już stosunkowo późno. Za 15:20. Dopiero przyjechał kurier GLS-u, bo warunki na drogach się popsuły. No ale dobrze, przywiózł, bo dawno już nic nie wstawiłem na kanał. No. A coś tam od czasu do czasu trzeba wstawić. Teraz tak zobaczyłem, że klawiatura przyszła bez klawisza. Ale to nic, klawisz przełożę z tej starej, nic się nie stanie. Dobra, słuchajcie, czyli demontujemy. Tutaj, jak dobrze pamiętam, wystarczy odkręcić śrubki i palmrest fajnie schodzi. Mam na jutro jeszcze kilka takich szybszych robótek, czy może nie tyle szybszych, tak, bo dzisiaj robiłem jeszcze Samsunga R780, ale nie nagrywałem z tego względu, że teraz mam nocki w pracy i jestem styrany jak koń po westernie. Jutro natomiast muszę wyjechać nad morze, wyjechać dosyć późno, zajechać dosyć wcześnie i po kilku godzinach wracać, tak więc nie wiem, jak mi się z czasem poskłada, żeby nagrywać jutrzejsze naprawy, bo chciałbym je zrobić jeszcze przed wyjazdem. No zobaczymy. Dysk twardy. Trzeba odkręcić. Chyba jakieś mocowanie śrubki poszło, gdyż kręcę i nic z tego nie wychodzi. O, dopiero jak docisnąłem, tak więc wydaje mi się, że coś tam z mocowaniem będzie nie tak. No ale dobra, ok, cyk do pozycji neutralnej, czyli 90 stopni, tak żeby mocowania ekranu były jak najmniej obciążone.
tutaj spokojnie, żeby nie połamać mocowań, chociaż widzę, że jednego nie ma. Dysk mi wyfrunął. Całość trzeba zdemontować tak, aby się dostać do klawiatury. Pierwsze co, pozbywam się baterii. Odepniemy. No generalnie trzeba się pozbyć wszystkiego, tak, tak więc nie ma co za bardzo wybrzydzać. Dobra, to ta główna, o, gdzieś coś spadło. Aha, tutaj było to mocowanie, stąd pewnie. Tak. To był ten gwint, z którym miałem problem, żeby go odkręcić. Później przeczyszczę jeszcze chłodzenie, dmuchnę chociaż, żeby... żeby było czysto, tak? Dobra, słuchajcie, tak, pozbywam się głośników. I musimy się teraz pozbyć, słuchajcie, tej blachy.
pałka blachy. Gdyż ona przytrzymuje nam klawiaturkę. Się przyjrzę. Tak. Trzeba będzie pościnać te mocowania. Słuchajcie. Dobrze. Zdejmujemy izolację. Później będzie trzeba ją nakleić. Dobra, to. No i tak jak powiedziałem, blachę najlepiej nie pogiąć specjalnie za dużo. Chociaż ostatnio w jakiejś klawiaturze w jakimś laptopie zdejmowałem i okazało się, że wcale nie musiałem ścinać tych plasticzków. Ale tutaj ta blaszka wcale nie wygląda obiecująco, tak więc... No cóż, troszkę manufaktury. No i dobra. Jeszcze tutaj. Powiedziałem, można to zrobić szybciej, bo wtedy blaszka szlak trafia. Ona jednak się przyda. Bo są tu elementy montażowe.
Widzicie, taka ta prosta sprawa. Chociaż już nie jest źle. Blacha w niezłym stanie, po ponownym jej nałożeniu będzie ok. Teraz starą klawiaturę trzeba też uważnie zdejmować, tak aby nie połamać ramek. I tutaj sytuacja się powtarza. Również nity. Staram się to jakoś tak. O, odpad kontrol, który będzie mi potrzebny. Bardzo dobrze. Nie będę się musiał męczyć. Klawiaturę musicie wcisnąć, ona będzie się trzymała na tych ściętych bolczykach. Można sobie jeszcze pacnąć klejem, tak, w co po niektórych miejscach. Ja jeszcze przyjrzę się dokładnie, ale wiecie co, bo jak co chwilę otwieram, to wolałbym jednak odkręcić zawiasy. Nie chcę się co chwilę jakoś tak kombinować. Cyk.
teraz mogę sobie dokładnie obejrzeć, jak to będzie po zamocowaniu. Dobra. Teraz trzeba w miejsce, gdzie będzie zamocowane, patnąć kropelkę dosłownie kleju, tak aby element jakoś się trzymał. On będzie dociśnięty też tą blaszką, tak więc czekajcie chwilę, bo klient mi dzwoni. Dobra, słuchajcie, zapomniałem i trochę się rozpędzić, ale generalnie nic strasznego nie straciliście. Blaszka została przyłożona, że ten gniot nie chce mi się nijak trzymać. Jako izolator posłuży mi taśma klejąca, bo koniec końców nie ma to większej różnicy. A przy okazji będzie mi trochę podtrzymywać tą blaszkę na bokach. I to tyle. Zaraz przymierzymy. Tak wygląda klawiatura. Ale dobra. Czyli tak, teraz klawiaturkę na bok. Całego montażu nie będzie, tak standardowo. Tylko teraz ten moment taki. Pierwszego montażu. Dobra. Dobra, słuchajcie, jeszcze tutaj sobie zaizoluję, bo tutaj będzie leżała płyta. Nie chciałbym, żeby było jakieś zwarcie. Chociaż może jakoś tego diabła bym kurde, ale widzicie sami, to jest syf niemiłosierny. Niemiłosierny. Jak to było? To bardzo kiepskie rozwiązanie. Taśma będzie 10 razy lepsza. Nie wygląda to zbyt estetycznie, wiem, ale na pewno będzie lepsze. Tak, tutaj na pewno niczego nie dotyka. Dobra. No i gra. No i gra, słuchajcie.
Dobrze. Zatrudniamy. Dobra, jest luźno. I teraz tak. Dobra. Tak, i słuchajcie, teraz klapę chyba by należało do tego wszystkiego dokręcić. Tak, z klapy tam jeszcze Wi-Fi, nie Wi-Fi. Pamiętajcie, w tym modelu klapa jak nigdzie indziej powinna być montowana z wyczuciem. Jeżeli wam go brakuje, lepiej się nie bierzcie, bo możecie sobie dorobić kosztów. Nie małych. Czekajcie, bo coś mi się tutaj... Dobra, gra i gra, czyli trzeba dokręcić. Jak przykręcę już klapę, to normalnie ją zamknę i zacznę sobie składać dół. Zacznę składać dół. No i dobra, i wrócę do was, jak już będziemy, że tak powiem, poskręcani, bo to nie ma sensu, żebyście sobie oglądali po raz enty na kanale, jak skręcam ten model. Ok. Montaż jest już na końcowym etapie. Cyk. Myślałem, że uda mi się tą śrubką podłapać, z tego względu, że tutaj kilku brakowało, jak widzieliście, kiedy go rozkręcałem. Połatałem te braki i no i chciałem użyć tamtej, ale okej, śrubek mi nie brakuje, chociaż ta wydaje mi się jest, że jest za długa. To powinno być w sam raz. Idealnie. No i dobra, i zobaczmy, jak to się ma. No, jak widzicie, syfu się troszkę obsypało, ale to najmniejszy problem. Tutaj jeszcze wepnę. Klawisz.
żeby go nie połamać. No i komplet. Nie jest źle. Dobra, dźwięk jest. Sprawdzam, gdyż komputer zdążyłem już raz złożyć, a później musiałem rozłożyć, bo głośniki miałem odłożone na boki i zapomniałem ich włożyć z powrotem. Dobra, słuchajcie, teraz sprawdzimy sobie tą klawiaturkę. Okay. Myślę, że bez problemu. No i dobra. Filip przedstawił Wam, jak można zaoszczędzić na wymianie klawiatury w tym modelu, z tego względu, iż sama klawiatura, gdzieś mam tą kartkę schowaną, no ale klawiatura sama kosztuje w okolicach 70 zł, no a klawiatura z całą obudową gdzieś tam chyba 150. Jakoś tak. Tak więc, no widzicie, no nakład, znaczy małym, no jakimś tam nakładem pracy można to sobie wykonać. Wcale nie będzie wyglądało tak najgorzej. Zobaczcie, jeżeli chodzi o klawiaturę z bliska. Wydaje mi się, że bez problemu. Znaczy bez problemu, bez jakiegoś tam obciachu, tak? No, poza tym, że ze środka widać, tak? Tam jednak, żeby to się jakoś kupy trzymało i żeby było bezpiecznie, chociażby zastąpić ten kawał izolacji, no trzeba było użyć sporo taśmy klejącej, ale ona nie była jako jakiś łącznik, tylko jako izolator. No dobra, ok. Dzięki Wam za poświęcony czas. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda mi się wrzucać więcej filmików, aczkolwiek teraz z tym czasem jest bardzo słabo. Więc, no cóż, nie każdy klient może zobaczyć swoją naprawę na kanale, no, ale mam nadzieję to zmienić. Dobra, to było na tyle. I do następnego. A, subskrybujcie kanał, jeżeli się podoba.